Chwała Bogu, bracia i siostry. Mam wielką radość, że mogę tu dzisiaj z wami być. Takie świadectwo, dzięki któremu Pan Bóg przypomniał mi o czymś. Czy jest tu ktoś na sali, może do kogo Pan Bóg chociaż raz nie przemówił w życiu? Niech podniesie rękę. Nie ma nikogo. Właśnie do mnie tak przemówił Pan Bóg. Pamiętam bodajże z półtorej roku temu albo rok temu. Byłem tutaj w zborze i oglądaliśmy pewien film. I brat Józio w czwartek, kiedy staliśmy, zapytał mi się, czy będę na filmie w piątek. No bratu Józiowi się nie odmawia, więc powiedziałem, że będę. I bracia i siostry, wiedziałem, że muszę być na tym filmie, dlatego, że kiedy Pan Bóg przemawia, nie wiem jak to powiedzieć, to czy słuchamy Jego głosu? Ja nie posłuchałem głosu Pana Boga, kiedy pierwszy raz oglądałem ten film, bo Pan Bóg wyraźnie do mnie wtedy przemówił i ja obiecałem Panu Bogu, że pewne dwie rzeczy w swoim życiu zrobię, a nie zrobiłem tego. Dlatego Pan Bóg po raz drugi do mnie przemówił właśnie przez ten film. A czy my, kiedy do nas Pan Bóg mówi, to wykonujemy to, co Pan Bóg mówi do nas? To jest tak bardzo ważne. Ja tego nie zrobiłem. Pan Bóg po raz drugi do mnie przemówił. I teraz tutaj stojąc przed wami, powiem, że naprawię to, co tego, czego nie zrobiłem. Bo to jest bardzo ważne. Pan Bóg do mnie wtedy przemówił i ja tego nie zrobiłem, a to było bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. Teraz jest mi wstyd, naprawdę, że nie posłuchałem głosu Bożego. Chciałbym wam przeczytać z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału wersety od 42 do 47. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Wiecie, czemu przeczytałem ten urywek słowa? Ponieważ we wtorek przeżyłem coś niesamowitego. Łzy same idą do oczu, naprawdę. Kiedy byłem tutaj, kiedy Józio do mnie zadzwonił do pracy i zapytał się, czy przyjadę do zboru, bo jest wiele pracy. Miałem bardzo ciężki dzień w pracy, ale powiedziałem, że przyjadę. Zobaczyłem prawdziwy kościół, naprawdę. Zobaczyłem, jak powinien wyglądać kościół, prawdziwy kościół, bracia i siostry. Jeden drugiemu pomagał. A kiedy już nie mieliśmy sił, to pastor przyjechał. Powiedział do nas, że byśmy się posilili, a on dokończył pracę.
już był zmrok. To jest prawdziwy Kościół. I chciałbym, żeby był taki Kościół wszędzie w Polsce. Ale Kościół to nie tylko praca. Kościół to jest też modlitwa, stawanie w modlitwie jedni za drugimi. Kościół to jest miłość jeden do drugiego. Kościół to nie jest obmawianie jeden drugiego, ale pomoc jeden drugiemu. Tak wygląda prawdziwy Kościół. I ja go zobaczyłem wtedy właśnie, we wtorek. I dziękuję Józiowi, że zadzwonił do mnie wtedy.